woda już się gotuje. Kaweczka się parzy. To jest czajniczka Kelly Kettle Mini, dziurawego czajnika, śmieje się. Pojemność 0,6 litra, wersja najmniejsza. Co można o nim więcej powiedzieć? Jest trochę duży, jeżeli ktoś chciałby go przenosić w jakiejś torbie ucieczkowej czy coś w ten sposób, to nie polecam, dużo miejsca zajmuje, ale ogólnie bardzo fajny. Udało mi się zagotować wodę w nim do 5 minut, 4,5 minuty, maksymalnie 5. Producent zaleca, że w 3 minuty, może coś zrobiłem źle. Ogólnie czajniczek bardzo fajny, jeżeli ktoś lubi wyprawy. Rodzinne, czy tam pojedynczo to wersja mini, tracker. Rodzinne to są trzy rodzaje tych czajników. Maksymalny to jest 1,2 litra, jak dobrze pamiętam. Największy jest 1,6. Co mogę powiedzieć? Ogólnie fajnie się używa. Ciężko w nim trochę rozpalić, albo to moje umiejętności po prostu. A oto moje legowisko dzisiaj. Odpoczynek przed pracą. Do roboty na 11 w nocy. Także czas się zrelaksować. Nalejemy kawki. Kawka się już ładnie nam tutaj. No torebka gdzie? Kawa zbożowa. Anatol się zwie. Bardzo lubię. Jeszcze co zauważyłem, to przy spodzie, tutaj, pali grunt od spodu, więc ważne jest, żeby, o, widzicie, to jest tylko blacha i sam żar, więc ważne jest, żeby zabezpieczyć to jakoś, polać wodą, nie wiem, nie palić na torfowisku. Kaweczka. Polecam spędzać w ten sposób czas. Pozdrawiam. Cześć.